Jedyny taki żołnierz ma już swój pomnik. On miał czułeczkę wojskową. Poprawiał nasz strój kompanii. Żołnierza Miandersego. To właśnie pomnik kaprala. A wyjątkowy nie dlatego, że kaprala, dlatego, że niedźwiedzia, który służył w polskiej armii, miał na imię Wojciech. Żołnierze Miandersa kupili go za kilka puszek konserw, a on przeszedł z nimi szlak bojowy. Od Iranu poprzez Irak, Monte Cassino aż do Szkocji. Jego historia w Polsce jest mało znana, w Wielkiej Brytanii zdecydowanie bardziej. Renata Kijowska. Odsłaniając pomnik towarzysza broni, major Naremski był tak dumny, jakby sam dostawał kolejny medal. Z kapralem Wojkiem, Niedźwiedziem, razem służyli w armii Andersa. Dowódcy wiedzieli, co robią, przyjmując go do kompanii. Obecność zwierzęcia, i to tak sympatycznego zwierzęcia, pozornie dzikiego, prawda, bo niedźwiedź jest właśnie drapieżnym zwierzęciem, a tak łagodnego, no była dla nas ogromną przyjemnością. Taki niedźwiedź pomruczał sobie, prawda, przeszło się koło niego, pogłaskało się go. Wojtka sierotę po cywilach przygarnęli żołnierze. On miał książeczkę wojskową. Dostawał rząd, czyli najpierw mleko z butelki, potem podwójny obiad, marmoladę, a nawet przydział papierosów, które zjadał. Z drugim korpusem polskim przeszedł przez Irak, Palestynę, Egipt do Włoch, pod Monte Cassino i dalej. Służbę zakończył w Wielkiej Brytanii w ZOO. W Żaganiu, który tradycję armii Andersa pielęgnuje, stanął pierwszy w Polsce pomnik Wojtka. To jest misiek Wojtek, który był żołnierzem. Większość mieszkańców wie, jak był pomocny. Nosił pociski i był najmocniejszy. Ba, dźwigał całe paczki amunicji, potwierdzają historycy. Wojtek był żołnierzem. On pracował regularnie. Był mocny, wierny. Jeździł ciężarówką, skutecznie przepłaszał złodziei broni, a w przerwach trenował zapasy żołnierzane. Jeżeli kogoś położył, prawda, i przykrył go sobą, to tak dosyć delikatnie i mu lizał jeszcze twarz. Wiesz, mi się podoba, że Wojtek podniosła moral do polskich żołnierzy w II wojnie światowej. Polskich żołnierzy miały, militarnie miały 10 niedźwiedzi. Wiedzą chwali się Katie Carr. Brytyjska piosenkarka śpiewająca o polskich bohaterach, także o Wojtku, twierdzi, że dla uczniów, zwłaszcza w Szkocji, ten niedźwiedź to żadne odkrycie. Historię Wojtka znają nieliczni i choć są już nawet książki dla dzieci o nim, dorośli zostali w tyle. W Szkocji dzieciaki śpiewają na temat, nie wiem, Polish War Heroes i jest lekki konsternacja, że jak to jest możliwe, że dzieciaki na Zachodzie więc wiedzą, mają lepsze świadomość o historii Polski niż oni. I znów Brytyjczyk Richard Lucas od lat o Wojtku opowiada i zabiega o postawienie kolejnego pomnika, tym razem w Krakowie. Każde dziecko, cały świat ma gdzieś w swoim sypialnie niedźwiedź. I niedźwiedź, który walczył razem z żołnierzem przeciw faszyści, nazyści, pił piwo. To jest coś dla każdego, naprawdę. Pomysł podchwycony, jest miejsce pod pomnik. Robi nam się mała Wojtkomania. Gdzie bardzo widoczny, okazały, uśmiechnięty, radosny i wspaniały. Jeszcze raz zawalczy, tym razem o to, byśmy polubili historię. Renata Kijowska, Fakt.